Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, a to jest kolejny odcinek z Europy Universalis 4. No i dobra, słuchajcie moi kochani, muszę sobie po prostu tutaj... poczekajcie, wybrać tą kolonizację, to się robi. Muszę zmodyfikować swoje armie. Chciałbym usunąć po dwie jednostki kawalerii. Nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy to jest złe. Chciałbym, żeby moje armie wyglądały 18-4-12. Nie wiem, czy to jest dobry ten. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli sądzicie, że to jest dobry pomysł tak zrobić, bo podobno czym dalej w grze, tym mniej użyteczna jest kawaleria, prawda, z tego co słyszałem. Dlatego obniżę poziom tych jednostek do jednostek kawalerii do 4, podwiększę ilość tutaj piechoty i dział o 2. I słuchajcie mnie teraz, moi drodzy. Myślałem bardzo mocno o atakiem po prostu na Osmanów. Czekajcie, dorobię sobie teraz tak. Dwa działa i dwa razy piechota. Dwa działa, dwa razy piechota. Dwa działa, dwa razy piechota. Dwa działa, dwa razy piechota. I tutaj to samo. Dwa działa i dwa razy piechota. Dobra. Tak może być. Myślałem bardzo dużo o takim nad atakowaniem Litwy, lecz słuchajcie, Austria mnie nie lubi. Ja będę potrzebował Austrii jako sojusznika. Austria oczywiście mnie nienawidzi po prostu. No to było logiczne, że mnie nienawidzą, jak zerwałem z nimi sojusz, bo nie dołączyłem do wojny, do której powinienem dołączyć. Kolejna sprawa. Widzę, że na północy mój kumpel, Szwed, za niedługo kończy nam się trus, o ile jeszcze go... O, już nie mamy trusa, więc widzę, że na północy mój kumpel Szwed potrzebuje po prostu pomocy i muszę zgarnąć troszeczkę jego terytorium, lecz chciałbym jeszcze appointę to, misji administracyjnej, dobra, dostanę 5 prestiżu. Chciałbym sobie ulepszyć technologię militarną i słuchajcie, a propos idei, wy mi dużo piszecie i tak dalej, dokończę sobie ekonomiczną, to jest na pewno ideę, ale kolejną ideę chciałbym wybrać ofensywną, znaczy kolejną ideę chciałbym znowu z militarki wybrać, żadnej z diplo, wiem, że tutaj influence jest dobry, bo jest ten aggressive expansion impact i to może będzie moja kolejna idea, ale ja potrzebuję morali i dyscypliny i się tutaj zastanawiam, to jest pytanie do was, czy lepiej wybrać quality czy defensive, defensive da mi tutaj plus 5 dyscypliny chyba, w którymś momencie, reinforce speed, land attrition, chyba tutaj oni dają dyscyplinę z tego co mi się wydaje, defensywne jakoś, albo quality ideas, nad tym się zastanawiam, albo defensywne, albo quality, chciałbym pójść w militarię, żeby moje wojsko było naprawdę silniejsze od wojska Osmanów, nie? I napiszcie mi co z tymi armiami, ok, kazaliście mi robić też wszystkie state'y, state will cost 15, main interest every month, that will be about 60. Aha, czyli no to fajny state, że tak powiem. Kazaliście mi zrobić wszystkie state'y, więc ja tak zrobię. Bo w sumie są plusy, więc no tutaj jeden to się całkowicie nie opłacało. Tutaj, nie, przepraszam, tak. Tak. Zrobię te state'y, tak jak mi kazaliście, nie? Bo tam mi pisaliście w komentarzach, o nie warto omijać state'ów, lepiej po prostu je sobie rób. Zaraz sobie je pokorujemy, nie wszystko naraz. Ktoś tutaj, okej, technologia militarna, dziękuję bardzo. Oczywiście mam tutaj bardzo duży minus i muszę to institution to zrobić, ja potrzebuję 3000 w kasie. Mogę przestać opłacać armię i będę miał 69 dukatów dziennie. Mój handel jest wolny dosyć, bo czekamy na rok, czekamy, żeby to po prostu się, żeby ten event przeminął, nie? Dobra, kontynuując. Czy ja bym chciał pokorować, czy czekać na kolejną tom? Chciałbym może pokorować, wiecie? Chciałbym to w cholerę pokorować po prostu. Kurde, ile tego jest? Dobra, musimy poczekać. Zbierajmy sobie pieniążki. Mogę zmienić... Co mogę zmienić? Ej, wszystko mogę zmienić. Winged Hussars, mogę dać husarzy. Kurde, to nie wiem, czy to było dobre po prostu zmienianie w... odejmowanie tutaj jednostek kawalerii w takim przykładzie. Chciałbym pójść po prostu na Szwecję. Chciałbym ją zająć. Chciałbym po prostu się tam rozrosnąć. Dlaczego ciągle po... Kurde, znowu stabilność spada, no. Muszę czekać na 100 punktów administracyjnych, bo lipa. Jeżeli chodzi o administracyjnego doradcę... Czekajcie, gdzie oni byli? Tutaj. Plus 2, zmienię sobie ciebie na plus 3, stary. Wiem, że będę więcej płacił, ale no... Przydasz mi się. Naprawdę mi się bardzo przydasz. Stabilność muszę tutaj powiększyć. Monthly income plus 7. No muszę, bo mi klaj pierdzielnie. Ktoś dement kontrol... Klergi i Boyars, ok. Czyli będziemy wam dawać prowincję. Klergi. Boyars. Czy to wystarczy?
Będziecie szczęśliwi. Teraz sami Boyars, okej. Okay. Proszę. To wystarczy? Excellent, dziękuję. Czy to wystarczy, czy jeszcze? Jeszcze naprawdę chcecie terenu? Ja pierdzielę. Masz, stary. To ci powinno na pewno wystarczyć. Ja... Ej, co tu się dzieje, nie? Dlaczego wy chcecie aż tyle terenów? Halo? Masz i proszę się uwalić już tam. No, dziękuję. Tutaj jakieś bunty. 27 tysięcy w Kokandzie. Jak to wyskoczy, to ja to po prostu opłacę armię i zabiję, nie? Muszę stabilność zwiększyć na 1 i będziemy szli na wojnę przeciwko Szwecji. Nie, nie tu. Dasz radę tutaj się utrzymać? Jeżeli chodzi o force limit? Nie dasz rady. Kurde, znowu muszę kwarantannę wprowadzać na policję. Co? Co ja teraz powiedziałem, że muszę kwarantannę na policję ten wprowadzać? Powiem wam tak, Osmanie, ja czekam aż oni zostaną wciągnięci w jakąkolwiek wojnę, nie? Unit 78. Dobra, czyli teraz powinno mi się udać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że stabilność wreszcie wzrosła. No, będę starał się zaatakować Szwedów, nie? To będę chciał zrobić na pewno. Our truce with Austria has ended. No i nie będziecie mnie lubić, no bo trust i tak dalej, nie? While we have Renegasy Council. Co? Aha, mój ziomek jest dosyć taki, no, jakby to powiedzieć. Weźmy, zróbmy Royal Marriage z Danią. Okej, mamy Royal Marriage. Mój ziomek jest jeszcze zbyt młody. Nie wiem, jak to się stało, że mam Renegacy Council. Nie chciałbym go długo mieć, bo chciałbym powiedzieć wojnę Szwecji. To jest chyba logiczne, nie? Chciałbym ich po prostu zająć. Jeżeli chodzi o korowanie, to muszę zacząć to robić teraz. Jeszcze raz. Muszę pokorować po prostu te state'y i później zainwestować w technologię administracyjną, ale jak wszystko, za wszystko płacę 20% więcej, no to chyba sami rozumiecie. Potrzebuję 3800 dukatów. Gdzie ty mi wybuchniesz, stary? Kokand, tak? Aha, czyli tutaj. Dobra. Niech wybuchną, ja wyślę na nich wojsko. Tutaj z granicy z Polską. Niech sobie wybuchną. To już na tym mi naprawdę nie zależy. Po prostu ten bunt wybije i tyle z tego będzie. Cały czas poprawiam relacje z Austrią, nie? Może ten trust kiedyś spadnie i będę w stanie wziąć z nimi na przykład sojusz. Austria tutaj widzę, że posiada bardzo dużo Francji, więc to jest dla mnie naprawdę szok teraz. Okej, okay, make core. Okej, okay, you can embrace institution. Dobrze, proszę bardzo. 3000 na to wydałem. Zembrace'owałem instytucję. Świetnie. Następna instytucja będzie chyba to. W 1700 roku. Czekajcie, 27 tysięcy. No dobra, trudno. Wszystko się kiedyś kończy. Trzeba zacząć płacić za armię. Niestety. Dajcie mu dwóch military leaders. Oho. Weźmy sobie tych dwóch panów i wyślijmy ich tutaj. Niech sobie idą. Będziemy tutaj oczywiście, moi drodzy... Jakby wam to powiedzieć. Strać 900 dukatów, dostań loyalty, strać stabilność. No ja pierdzielę, no to muszę pójść w tą stabilność, bo nie mogę wjechać na pożyczki. Zaraz sobie ją podwyższę teraz, nie? No i tyle, no. Co się dzieje z tą Rosją, że ja co chwilę tracę stabilność jakąś, nie? Okej, 8 tysięcy wyrosło mi tutaj. Dobra, na szczęście będę w stanie to zabić. Tak mi się wydaje. Idź tu. Dobra. I ciągle się szykuję na... Ciągle się będę szykował na Szwecję, nie? Okej, zostaliście pobici bezpardonowo po prostu. Cały Klergi, Boyars, czy... No weźmy Boyars. Oho, świetnie. Disloyal, tak? Boże, kochany, co oni mają z tą lojalnością? Czy wydałem specjalnie teraz 400 dukatów, żeby sobie z nimi polepszyć relacje? Dobra, możemy sobie wziąć tą technologię. I poczekajmy teraz do 100, żeby to skorować. Mogę coś wybudować? Mam tutaj bardzo dużo do wybudowania, plus 40, zobaczcie. Plus 49, plus 20, plus 30.
Plus 30, no to będzie dużo. Produkcja, tu mam plus 30, to by trzeba było wybudować. University, żeby po prostu uniwersytet wybudować gdzieś, żeby moi byli mądrzejsi po prostu, moi ci. Moi mieszkańcy mojego kraju. No to mnie nie cieszy, tak szczerze. To mnie nie cieszy. Austria proponuje sojusz. Okej. Okej, przyjąłem. Przyjmuję. Zobaczmy, jak tam nasze kolonie dalej. To zostało zrobione, możemy zająć się ostatnim miejscem, czyli tym. Wejdźmy sobie tutaj. No i będą nas czekały wojny o Kamczatkę. Będą musiał tutaj przyprowadzić po prostu armię, nie? Z chęcią bym się tutaj wbił jakoś. W to miejsce. Z chęcią bym się wbił w Szwecję. Zaraz to zresztą zrobimy, tylko no mamy ten, wiecie moi drodzy, Renegacy Council, nie? Cały czas. Nie no, on już ma 16 lat. Dostanie jedną stabilność, wyolę stabilność. Masz 16 lat, czyli to nie powinien być ten Regency Council, tak? Chosen Priority, Aragon, Oldenburg i Livonian Order. Dobra, czyli jednego pana sobie zostawię tutaj. Was będę potrzebował gdzieś tu, nie? Okej. Okay. Wszyscy tutaj. Szwecja ma dosyć potężną flotę, więc... Nie chciałbym z nią zaczynać na razie. Znaczy, nie chciałbym jej tracić bez sensu. Czy ja płacę za wojsko? Płacę za forty? Płacę. Płacę za wojsko? Płacę. Dobra, mam plus 40 dukatów. Jedziemy na Szwecję. Czas ich po prostu dobić. Show superiority, oczywiście. Lecimy. Mógłbym tu wejść? Mógłbym. Ty idź tu na razie. Mhm, tak to zróbmy. Mamy wojnę tam z Aragonem, bla bla bla, ale Aragon to jest przeciwnik, którego... No, bać się nie muszę, naprawdę. W ten sposób. Ten Oldenburg, nie? On jest tutaj. Czy ja bym dał radę tam dojść jakimś sposobem? Mógłbym. Ej, tam by mi się przydało to spisować. Znaczy spisować. Tym Livonianem się nawet nie przejmuję, bo nie ma czym aktualnie. Czy gdzieś ja mam jeszcze jakąś armię? Tu mam, o kurde. No to lecimy. Dobra, proszę mi to pozajmować. Całą Szwecję bym prosił. Najchętniej to bym zajął tutaj coś, jakoś morsko. To 8 tysięcy bym zabił z chęcią. Russia will now control the province. Okej. Okay. Tutaj moje wojska powinny unicestwić ich, bez problemu. Tu. Ty idź na Sztokholm, ty podejdź tutaj. Okej, okay, ręka cały czas oczywiście na pauzie, gdyby Szwedzi się zdecydowali mnie zaatakować. To by przydało się zjeść już do końca, nie? Zobaczymy. Czy szwedzkie okręty przypłyną? Nie. Dobra. Dobra, zjemy sobie was do końca. Ten Oldenburg weźmiemy chociaż od nich wartaksy czy coś takiego, nie? Gdzie jest ta... Aha, Dania wypowiedziała jeszcze wojnę Szwecji. Okej, okay, super. Jak tam mój rząd? No, jeszcze nie mam jakiegoś następcy. Weźmy Austriaka. Dziękuję, 261. Chociaż kogoś mam, nie? Chociaż kogoś mam, że nie będę miał tego Renegacy Council, czy jak to się nazywa. It almost be. O, Thomas dostały klejmy na groźny, okej. Okay. Trudno. Ty idź tu, przyjacielu, ty idź tu. Czyli szwedzkie wojsko zostało zabite przez duńskie wojsko, na to wygląda, tak? Dobra, zajmijmy jak najwięcej. Spisujmy z Livonianem teraz. Bo to już powinno być dawno i to bardzo dawno pod naszą po prostu kontrolą. 300 dukatów, dziękuję. Okej, okay, proszę bardzo. Gotowe. No i jedziemy, moi drodzy. Excellent, dostałem 50 siły dyplomatycznej. Nie wiem, po co mi ta siła dyplomatyczna tak w sumie. Ten Oldenburg bym po prostu rozpieprzył już do końca i wziął od nich wartaksy, nie? Chociaż tu moje armie będą dosyć szybko niszczyły wszystko. Właśnie na swojej drodze, zobaczcie. Tu już będę mógł praktycznie spisować teraz, nie? A nie mogę tego zabrać. Wezmę pieniążki, na pewno się zgodzicie. I war reparation, tak. Może jakiś prestiż bym wziął? Mam 59. Mogę zrobić release nations? Nie, nie będą chcieli, patrz. A weźmy wszystko, co możemy, dobra. A nie chcesz, dobra.
Dobra, nieważne, powiem tak, no. War reparations są, więc dziękuję, proszę. Proszę mi stąd proszę mi tutaj wrócić. Wszystko zrobiłem. Przydałoby się Szwedów teraz troszeczkę podjeść. Szkoda, że tylko 66%. Troszeczkę tego nie rozumiem, to sobie wszystko zabiorę. Sztokholm biorę oczywiście. Tą wysepkę biorę, żeby tutaj Szwedzi już mi się nie chowali. I chciałbym troszeczkę więcej warscora, bo nie wiem, gdzie jest szwedzkie wojsko. Dem. 29 moich flotyl przeciwko 22 szwedzkim. Zaraz zobaczymy. Mam 100% kontrolę na morzu. O, czyli mogę sobie to jednak wziąć. Dobra. Aragonem to się nawet nie interesuje, bo... O. Czyżbym wygrał tą wojnę na morzu? Oczywiście, że tak. Świetnie. Świetnie, przyjacielu. 69% warscora. Dobra, spisujmy. Weźmy to, co możemy po prostu. Czyli weźmy to na pewno. Tu raczej nic nie mogę zabrać, nie? To mogę wziąć. Tego nie. Pieniądze mogę? Nie mogę. A jakbym wziął war taxy od was? Żeby was zabić ekonomicznie? Nie mogę. Dobra, weźmy trochę kasy. 200 wystarczą. Okej, okay, super. Dobra, wycofajmy tutaj moje dywizje tych. Super. Zacznijmy korować. Mam 300 tego. I teraz musimy się uspokoić z wojną, bo ja teraz już nie będę się patrzał po prostu na land, czy klergi chcą ziemi. Po prostu to wam dam tutaj jakąś ziemię, co? Masz. Wystarczy ci to? Wystarczyło. Korupcja rośnie. Trzeba ją zacząć bardziej opłacać. Mogę budować, tak? Dobra, zobaczmy. Trady mógłbym wbudować jeden, taki średni. Tu mam dosyć dużo, plus 2. Tutaj mam plus 5, plus 4, plus 3, czyli oczywiście z tego skorzystam. Government olejmy, to olejmy. Army, co to jest? Conscription, coś tam, nie? To nie wiem, wezmę tu, postawię to i tu. Nie wiem, czy to mi coś da w ogóle. Produkcja. To bym chciał na pewno te 30 zrobić. Tu bym chciał do armii dodać na przykład 2. Jeżeli chodzi o taxations. Taxations mi się nie opłaca teraz. To mi się opłaca? No, opłaca mi się trochę. O, Piotr, dzień dobry. Ile kosztuje postawienie ciebie? 255 dukatów. Nawet się cenicie, że tak powiem. I zbierajmy sobie teraz powoli pieniążki. No i tak to wygląda. Spisowaliśmy. Agresywna ekspansja nie wzrosła w Europie praktycznie w ogóle. Co robią Osmanie na terenach Austrii? Czy Austria prowadzi z kimś wojnę? Nie, ale na pewno z Osmanami. Patrzcie, to by był bardzo dobry teraz czas, żeby uderzyć. Jak to? Kurde, blade. Mam taką okazję, aż po prostu żal tego nie wykorzystać, nie? Z kim Osmani prowadzą wojnę? Z Wenecją. O, patrzcie, Wenecja nawet się tu trzyma. Jakbym Austrię wezwał do wojny, to mogłoby być coś. Moglibyśmy dojebać Osmanom trochę. Kurde, korupcja, płać się bardziej. Dobra, mam za dużo militarnych punktów. Nie boostuję Warszawy, zboostuję sobie Moskwę. Dobra. Niech idą te dywizje, nie? Niech przyjdą. Weźmy tutaj, nie wiem, jedno wojsko. Ja bym Krym chociaż to bym chciał zająć od tych, od Osmanów, nie? Nie wiem, jak ta walka będzie wyglądała, bo to będzie naprawdę hardcore fighting versus Osmanie. Ale jak widzę, że Wenecja tutaj coś zajęła i Wenecja zrobiła dym i Naples ma tutaj 50 tysięcy. Czy wy walczycie z Osmanami? Nie, wy nie walczycie z Osmanami. Osmanie też już przerwali wojnę. Ajajaj. Nie wyrobiłem się czasowo po prostu. Szkoda. Bardzo szkoda. Bardzo mi to nie na rękę. Military Technology Cost, okej. Okay. I tu wszystko mam tak jakby zrobione, tak? Że tak powiem. Korupcję trzeba zacząć płacić. Ej, patrzcie, ja wydaję 8 na korupcję miesięcznie i to nic nie daje. Okej, mogę dostać, wow, w dwóch tych dostanę Yearly Inflation czy Interest per Amount minus 1. Czyli to i to. Wow, 1933 dukaty, moi drodzy, i stabilność na plus. No jestem w niebo wzięty po prostu. Wow, to mi się podoba. Wybudujmy to, plus 34, wybudujmy to, plus 46, zobaczcie, wszędzie. Mój dochód powinien naprawdę potem wzrosnąć, tak mi się wydaje. Więc budować szybko. Kurde, szkoda, że Osmanie zakończyli wojnę po prostu. Bo ja bym się... O, mają znowu wojnę, z kim? Z kim ty się bijesz, Osman?
A, z jakimiś gówniakami, a to nie, bo wojsko by ci wróciło na pewno na front. Kurde, ja muszę poczekać do jakiegoś wielkiego konfliktu. Na przykład pomiędzy, nie Moskwą, kurde. Na przykład pomiędzy, moi drodzy, Polską a Osmanami. Poczekać, aż oni się wyczerpią z wojskiem i wtedy się wbić. Co tu jest? Famine of... We'll leave it to Boyars. Kurde, minus 15%, nie mogę tego zrobić. Aha, czyli wszystko mi daje minus ten. Dobra, to weźmy to, nie? Jak mi dochód spadnie? Oczywiście, że mi dochód spadnie. Lubek chciałby przejść. A ja bym się za to chciał wbić gdzieś. Głęboko. Plus 3 religion na adres, so beat. Nie pozwolimy na zmianę religii na katolicką, nie ma takiej opcji. Ja bym sobie podbił Brandenburgię. Ej, Polska w ogóle, what the fuck, ale Polska jest wielka, ja pierdzielę. Tu jest Anhalt, ale Polsko, co się z tobą stało? Mogę sobie wybrać dyplomatę, więc weźmy tego. Mogę zrobić technologię, wow, administracyjną, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Muszę zrobić 22, bo się zastanawiam cały czas, czy quality będzie lepsze. Infantry, yearly i tak dalej, i tak dalej. Bo chciałbym, żeby te armie naprawdę były mocne, żebym się wbił i po prostu czyścił wszystko dookoła, nie? Administrative efficiency? A weź, nie mogę. Nie, to też mi się nie przyda. Change rival cost, to też formator is onboarded with rival minus 100%. Niech to będzie. Dobra, weźmy sobie to. Oni płacą wszystkim długi, z tego co zauważyłem. Co mogę znowu wybrać? Militarkę, dziękuję. Bez penalties. Proszę bardzo, dostałem jakiś militar tactics. Wysyłajmy tutaj naszych klechów. Co to jest? Petrix Infantry is better, ok. Weźmy sobie to. I poczekajmy. Wiem, że w Szwecji będą bunty. Wiem, że konflikt z Danią... Konfliktu z Danią ja po prostu nie odwlekę. A Austria mi znowu z Polską nie pomoże, niestety, wiecie? Niestety mi Austriacy nie pomogą z Polską. Muszę bardziej i dłużej pobyć z nimi w sojuszu, żeby mi pomogli. Fakt, że mógłbym to zrobić sam, bo mam wystarczająco dużo wojska, żeby pokonać Polskę i Litwę solo, ale jednak Osmanie są dla mnie ważniejszym przeciwnikiem i po prostu muszę czekać na błąd Osmanów i na ich głupi ruch, żeby po prostu się w nich wbić. Crush them. No to by się przydało. Gdzie, jaka to jest miejscowość? Kyzy? Co? Ej, no... Kyzylkum, to jest tutaj, dobra. 17, tak? Poleci. Weźmy dwugwiazdkowego generała, go tutaj przyślijmy. Ja płacę za wojsko w ogóle? Płacę, dobra. I zrobimy po prostu... Albo dobra, nie wiem, czy ty zdążysz, stary. Chciałbym, żebyś zdążył. Po prostu byśmy ich skraszowali, nie? A, wybuchli. Dobra, no to i tak już ich zabijesz po drodze. Dziękuję. O kurde. Przepraszam was bardzo, nie zdążyłem zmutować mikrofonu, nie? Nie udało mi się, moi kochani. Niech wybuchają w Szwecji. Ja tam pójdę, ja to pozabijam. 250 tysięcy manpowera to jest to, co lubię, nie? 2000 w pieniążkach. 18 się nie opłaca, 20 się nie opłaca. Trade Station, weźmy może to na początek. I weźmy to. Dobra. Budujmy dalej. Potrzebuję tego in Sweden. Ile? 44 tysiące, okej. Okay. Czyli muszę wziąć dwóch tych panów. Wysłać ich tu. I zaraz ich po prostu unicestwimy. Zboostuję sobie troszeczkę Moskwę, jeżeli chodzi o development. Nie wiem, dlaczego wybieram Moskwę. Weźmy 10. Sankt Petersburg? Mam 15, 15, 13, więc to jest spoko. Okej, okay. Tak będzie. Instytut The Reform. Czekajcie, plus jeden yearly legitimacy monthly autonomy change. Czy dostać się ze stabilność? Wybiorę to jakoś, nie wiem dlaczego. Ej, co ja zrobiłem? Moje dywizje po prostu szły, jak głupie. Dobra, powiem tak, nieważne. Ważne, że ich zabiłem, bo po prostu teraz bym mega spieprzył, jeżeli o to chodzi. 1000 dukatów na plus, ciągle mogę budować, ciągle mogę coś robić ciekawego, nie? To mnie właśnie w tej grze trzyma dalej. Shipyard, no może nie, production, no weź.
budujemy dalej trady, ośrodki handlu i wszystko, bo mam tyle pieniędzy, że więcej mi na razie niepotrzebne. A no, jak widzicie, kurde, nasz handel się ciągle powiększa. I tutaj Wenecja dostała tereny, tereny ciekawe. Ej, patrzcie, Austria by mi pomogła. W tym właśnie to nie jest... O, kolejna idea, moi drodzy. Tak? Czy to jest kolejna idea? Tak. I teraz mam wielki, ale to naprawdę wielki dylemat. Czy wziąć... I to pytanie chyba zostawię do was poza odcinkiem, wiecie? Żebyście mi napisali, co mam wziąć. Nie chciałbym brać... Znaczy, z jednej strony bym wziął Influenza, bo on mi daje tutaj Aggressive Expansion, ale aż tak bardzo mi na tej agresywnej ekspansji nie zależy, naprawdę, żeby to przedkładać nad ideę militarną. I to sobie może wezmę jako następne. Na razie chciałbym się przygotować do wojny z Osmanami i doradźcie mi, moi kochani, czy lepiej wziąć Defensive na Rosję, bo zobaczcie, jakie mam wcześniej idee. Posiadam Offensive i Quantity. Nie wiem, czy dołożyć do tego Quality. Artillery Combat Ability plus 10. Czy dołożyć do tego defensywne? I się zastanawiam naprawdę bardzo mocno nad tym. Bo coś bym sobie tutaj już wybrał. Żeby defensive albo tą, te quality, nie? Bo jakbym się wbił w tych... Strać 590 dukatów. Dobra, zbuduję. Proszę. Bardzo dużo stracę pieniążków, ale... Austria mnie woła do wojny przeciwko Francji, French Brazil, French Canada and Poland. O kurde. Allied with Poland and Lithuania. No i też będzie bardzo ciężka wojna, moi drodzy. Zaakceptuję to raczej... Czy jeżeli zrobię tego teraz save'a? Dobra, zaakceptuję to po prostu. Będę musiał, moi kochani, postarać się rozbić ich dosyć szybko. I drugi odcinek zaczniemy sobie od razu od wojny. Napiszcie mi, co do tych idei, pamiętajcie, czy quality, czy defensive. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Tak wyglądają moje morale i tak dalej, army tradition. Dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka, moi drodzy. Hejka!